Siemanko ludzie, z tej strony Gryfciu, witam was w kolejnym odcinku Wiedźmina 3. Gonimy dziki gon! Gonimy dziki gon. Trochę to śmiesznie brzmi, ale w sumie gonimy ich, bo jakby nie było, jakiś kolega tutaj na nas czeka i chce nam chyba pierdol spuścić. Ale myślę, że my to zrobimy pierwsi. Chociaż? Kim ty jesteś? Kimś nieciekawym, to pewne. Uparty jesteś, Dwan. Geralt, pomogę ci. Odsuń się. Przestań mi mówić, co mam robić. Ciekawe, ile wytrzymasz. O, ty cwaniaku. Ej, on dość bije, powiem wam szczerze. Myślałem, że on jest taki leszczyk. A on jednak trochę czapie. No kurwa, on mnie za każdym razem trafi, widzicie to? Geralt, patrz, otwiera przejście! Kurwa. Skup się. Nitral jebany. Dziadowski dziki gon, no. Ała, oczywiście musiał mnie jebnąć. Noż kurwa, jak on mnie wbije. Muszę raz i odskok. Kurwa, no dobra, teraz to nie wyszło. Ale on bije mnie dużo bardziej niż ja jego biję, to takie trochę bez sensu. Bij się z nim, no. Nie, tu chyba trzeba do niego z Igni podejść, bo inaczej to ja nie wiem. No. No kurwa. Problem jest w tym, że on jest dużo szybszy ode mnie. No i widzicie, ja go nawet nie zdążę capnąć, on mi już dwa razy walnie. Trzeba jakiś chlebek wrzucić tutaj na jedynkę. Dobra, zżrijmy chlebek. Masz tutaj Igni na pysk. Frajerze. Spróbuj tego. No kurwa. On mnie za 600 bije, no to jest nie fair. Dobra, jednak trzeba to Quenem robić, bo inaczej to ja nie wyobrażam sobie tego. Trzeba go tu z Quenem dziabać. Kurwa, ja mu Quenem, a on mnie blokuje w tym momencie. No to za frajer. No bij go, Kira, ale ty musisz mu zabierać obrażenia, ty, znaczy zadawać obrażenia, a nie że... Aha, on jest... To jest cwaniak, słuchajcie. To nie je byle kto, to je jednak cwaniak. Bo on jak... My mamy Quena, zauważyłem, to on robi... O! Czekajcie, teraz chyba nie. Aj, mogłem go zjechać, a jak ten głupek czekałem, nie wiadomo na co. Ale mogę go chyba teraz nawalać. Nie, nie mogę. Kurwa, on się leczy. Frajer. Wow! No jeszcze powiedz, że z nim mam się bić w międzyczasie. Ty suko. Pierożka sobie trzeba zjeść. No suko jedna. Dobrze. Nawalaj go, no.
Pierdol mu, ja go posiekam. Dobrze. Jest level up. Już zaczynałam się bać. Niepotrzebnie. A teraz rozejrzyjmy się tu. Dobra, porozglądamy się trochę. Ewidentnie ja się tu trochę porozglądam. A nawet nie ma co mówić, że nie. Laboratorium, nie laboratorium. Tu jest coś, co się da przesunąć tylko magią chyba, tak? Trochę gorzej. Trochę gorzej. Dobra, zobaczmy, co nas tu ciekawego w życiu jeszcze spotka. Jest tu coś, co możemy tak sobie z bomby podnieść, oprócz tego gnijącego mięsa tutaj. Uuu, silna kość potwora. Takie rzeczy to jak najbardziej chcę podnosić. Oliwka. Tutaj już chyba nic takiego nie ma. Tutaj jest ten... Dobra, coś podniosłem. Mów, co masz mówić? Zirae, to miejsce nie jest już bezpieczne. Nie zostawaj tu zbyt długo. Nie ufaj nikomu, a przede wszystkim strzeż się wiedźm z krzywuchowych moczarów. Spróbuj dotrzeć tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Czyli gdzie? Kurwa. Tam, gdzie widzieliśmy się ostatnio. Niewiele nam to daje. Niestety. Psia krew. Może to i lepiej, że nie zostawił dla Ciri jasnej wiadomości, skoro wpadł tu dziki gon. Na pewno uruchomili projekcję. Przetrząsnęli wszystko. A gdyby mieli więcej czasu, pewnie nie zostałby tu kamień na kamieniu. Ale to nie zmienia faktu, że niczego się nie dowiedzieliśmy. Ani o Elfie, ani o Ciri. No cóż, niestety. Wiemy, że dobrze ją znał. Podróżowali razem. Ciekawe, czemu się rozdzielili. Może tak było bezpieczniej, skoro elfiego czarodzieja ściga dziki gon. Wiedźmy z krzywuchowych bagien. Z krzywuchowych moczarów. Keira, jeśli coś przede mną ukrywasz. Ale ja przecież nic... Znasz te wiedźmy? Nie, nigdy ich nie spotkałam, ale czytałam o nich. W jednej z chat w wiosce znalazłam stary manuskrypt. Była tam mowa o tym, że miejscowe czarownice chodziły czasem na krzywuchowe moczary. Były pośredniczkami między wieśniakami a paniami lasu. Wiedźmy nie tolerują intruzów, ale pomagają miejscowym. Ponoć to one powstrzymały zarazę w Velen. A ty co o tym myślisz? Chętnie uznałabym to za bajania starych bab, ale... Kiedy przybyłam do Velen, przez pierwsze kilkanaście dni miałam paskudne koszmary. Coś wzywało mnie na bagna. Pewnej nocy wprowadziłam się w jawny sen i stawiłam temu czoła. Kontakt urwał się natychmiast. Od tamtego czasu cisza. Dlaczego nie powiedziałaś wcześniej? Nie powiedziałaś nic wcześniej. Przecież ci wspomniałem, że Ciri zadarła z jakąś czarownicą. Nie wiedziałam, że chodzi właśnie o nie. Zresztą, gdybym ci o nich opowiedziała, od razu byś tam popędził. A przecież musieliśmy najpierw sprawdzić, czy Ciri nie ma tutaj, prawda? Ale teraz oczywiście wszystko ci powiem. Teraz, kiedy przeprowadziłem cię bezpiecznie przez jaskinię? Nie mogę uwierzyć, że tak źle o mnie myślisz. Ty chyba naprawdę masz jakiś uraz do czarodziejek. I nie mam pojęcia, skąd mi się to wzięło. Jak do nich trafić? Bagna są rozległe i niebezpieczne, ale podobno wiedźmy wskazują wieśniakom właściwe ścieżki. Księga każe odszukać kapliczkę na krzywuchowych moczarach, a później iść za śladem słodyczy. Słodyczy? No tak. W Kermoren nie czytają dzieciom bajek do snu. Wszyscy normalni ludzie wiedzą, że wiedźmy mieszkają w chatce z piernika, która stoi na kurzej nóżce. Będę musiał przekonać się sam. Weź tę księgę i przeczytaj ją. Ja naprawdę wierzę, że znajdziesz Ciri. No dobrze, to na początek rozejrzyjmy się za jakimś wyjściem. Na początek to ja wszystko stąd wyzbieram. Tak na początek początków. Po co tu w ogóle przyszliśmy? No? Tu coś jest. Tajemniczy mak zielarz. Jakieś zioła. Tu coś jest jeszcze, co mógłbym podnieść. Tu coś jest. Co to jest?
eliksir, który dostał ode mnie. Wygląda na to, że mu się przydał. Dobra, jakieś eliksiry, te sprawy. Tu jest jakaś skrzynia, którą mogę... Ale czemu mi nie podświetla przedmiotów? O, tu jest coś. Musiał sam spalić te notatki. Dziki Gon nie byłby aż tak dokładny. Czyli domyślał się, że go szukają. Pewnie, że się domyślał. Oni już się domyśleli chyba wcześniej o tym. Tu coś jest na czerwono zaznaczone, ale tu jeszcze mam coś. Starsza krew. Jeszcze coś jest tutaj, żeby móc podnieść? Chyba już wszystko wyzbierałem. Dobra, sprawdźmy, co to jest. Dziwne, medalion drga, przecież nic tu nie ma. Co jest z tą ścianą? Kejra, powiedz mi. To iluzja. Też ją wyczuwam. Spodziewałam się, że możemy się tu na nie natknąć i dlatego wzięłam to ze sobą. To? Czyli co? Oko Nehaleni. Służy do rozpraszania iluzji. Łatwo je skonstruować, więc możesz je zatrzymać. Na pewno ci się przyda. No, i za każdym razem będzie cię o mnie przypominało. O, ty cwaniaro. Dzięki. Ha, czyli mogę tego tutaj użyć. Ale, kurwa, oczywiście mam przeciążenie znowu. Standardzik taki. Okej, okay. Premia przy trafieniu krytycznym, a przy tym co mam? Nic nie mam, więc ten miecz można sobie wypierdolić. Jednymi słowy. I już chyba mam miejsce, dokładnie. Ale to bym też chciał wyrzucić. Mam dwa miejsca w jakimś punktu. Jeżeli mogę teraz tą iluzję, to tam była chyba iluzja z tego, co mi się tak wydaje. Tak jak już mamy to oko czegoś tam, to teraz... Pewnie, że tak. Popatrz. Co tu się stało? Zapiszmy sobie grę. Skoczmy tutaj. Czy jest tu coś, co powinno mnie interesować? Pewnie, że jest. I to nie jedno. Pomniejszy ten glif, tak? Tam coś jeszcze jest. Tam jest coś na pewno. Ulepszony smoczy sen. Spać to ja nie idę akurat, no ale dobra. Jak już mam ten smoczy sen, to niech będzie. No kurwa, wypłynę stąd czy nie bardzo? Wejdź Tabo. Mnie to irytuje. Tutaj da się wyjść gdzieś chyba. Z tego co tak mi się wydaje. Tak, gdzieś tu się da wyjść. Przynajmniej powinno się dać. Zapiszę sobie, bo tu może być różnie. Interesujące. Wspaniale. Wiedziałem, że mglak tu będzie gdzieś, nie? Te mglaki tutaj to normalnie... Debug jakiś dostałem. The fuck? Debug, iron, coś tam. Dużo kosztuje, to na pewno. Ale nie jest dużo lepsze od tego, co mam. Także jest ciekawie. Coś muszę wyrzucić, ale do cholery nie mam co. To może wyrzucę, ale to i tak mi dużo nie da. Te buty jeszcze wyrzucę. No i to w sumie chyba tyle, co mogę wyrzucić. Jak z mglaka to podniosę, to pewnie już... Nie, jeszcze mam miejsce, dobra. Więc ciśniemy stąd. Ciśniemy stąd w cholerę, nie ma tutaj co się zatrzymywać za długo. Zapiszmy sobie jeszcze grę, jak już mamy te itemki, fajne. Jak pojdziemy do jakichś kupców, to sporo zarobimy na tym, co tu żeśmy znaleźli, że tak powiem. Że tak powiem, to dużo zarobimy. Dlatego też... Tu się coś da podnieść. Aha, to są te rzeczy, które wyrzuciłem. No dobra, nieważne. Jest jakaś iluzja. Coś tu dalej jest, więc... Przekonajmy się, gdzie prowadzi to przejście. Czujesz odlewy jakby prąd świeżego powietrza? To pewnie wyjście. To pójdziemy w prawo. To chodźmy stąd wreszcie. Poczekaj, jeszcze magiczny kaganek. Magiczny co tym razem? Kaganek. Elf mi go obiecał w zamian za pomoc. A skoro raczej tu nie wróci, mogę go sobie sama wziąć. Ha, wiedziałem. O ile go znajdę. Pomożesz mi? Pomogę ci. Tak, pomogę. No to świetnie, chodźmy. Gwella Glan. Na pewno coś tam znajdziemy. Te. A to nie w ta strona. Myślałem, że to będzie się wiązać z jakimś inną misją od niej. To mi wygląda na kolejną zagadkę.
Kurwa, zagadka jeszcze. Tu jest jakaś inskrypcja. Pokaż. Możesz przetłumaczyć inskrypcję? Ja rozumiem 1/3, a i to nie ma żadnego sensu. Poczekaj. Nigdy nie byłam dobra z wysokiej odmiany starszej mowy. Trudno. Przetłumaczę to dosłownie, pomijając wykwintne asonanse. Przetłumacz tak, żeby było zrozumiałe. Czterech strażników niosło jasny płomień, wszyscy w równym rzędzie. Mhm. Pierwszy nie szedł z brzegu, drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Czwarty nie szedł obok pierwszego, lecz ten również grał. Aha. I tak strzegli swej królowej, co zasnęła pod gwiazdami. Rzeczywiście brzmi zagadkowo. Zajebiście. Spróbujmy rozwiązać tą zagadkę. Spróbujmy to rozwiązać. Czyli tak. Ten pierwszy, co grał, musi być... To na pewno nie będzie ten. To będzie ten. Nie, to będzie ten drugi. Nie, bo ten ma zwierzę, o co tu chodzi. Ale gra. A ten ma zwierzę, ale nie gra. Czyli ten będzie pierwszy. Spójrz, zgasła. No na bank ten nie będzie pierwszy. W takim razie na bank ten nie będzie pierwszy. Dobra, czyli to źle. Mieliśmy coś nie tak. Czyli co, ten będzie pierwszy? Tak, a powtórz mi jeszcze raz tę inskrypcję. Możesz powtórzyć tłumaczenie inskrypcji? Czterech strażników niosło jasny płomień. Wszyscy w równym rzędzie. Pierwszy nie szedł z brzegu. Mhm. Drugi, co szedł obok pierwszego, grał pieśń tęskną. Trzeci szedł tuż przy swym wiernym zwierzęciu. Poczekaj, coś się tam zaczęło dziać. Dobra. To prawda, jakby za ścianą się coś przesunęło. Ten trzeci i ten czwarty, tak? Bo on grał ze zwierzęciem. No i syto, i to powinno przejść. Udało się! Nie, że się udało, bo ja rozwiązuję zagadki logiczne, a nie ty, Kajra. Musiało się udać. Jak myślisz? Czyj to grób? Nie ma żadnego napisu. Znak mewy. Gdyby nie to, że wiem, gdzie jest pochowana, powiedziałbym, że to grobowiec Lary Doren. Może to tylko jej pomnik? Nie sądzę, żeby elfy chciały ją upamiętnić w ten sposób. Dla niektórych jest może bohaterką tragicznej legendy, ale większość uważa ją za zdrajczynię własnej rasy, która poniosła słuszną karę za to, że związała się z Kregenanem z Lot. Może ten elfi czarodziej był krewnym Lary? To by tłumaczyło, dlaczego pomaga Ciri. Może. To tego szukałaś? Aha. I do czego to niby służy? Mam nadzieję, że uda mi się go uruchomić. Chodźmy stąd już, dobra? Teraz już chcesz stąd iść, tak? Ale tam jest coś dalej, a jak Geralt! Jest coś dalej, to... Ja na pewno nie chcę tego ominąć. Dodatki wiedzącego. I oczywiście mamy przeciążenie, bo... Jakby to inaczej. Ale gówno mnie to przeciążenie, powiem wam szczerze, obchodzi. W tym momencie. Ja idę dalej. Ja idę dalej ewidentnie. Tym bardziej, że to jest źródło mocy. Miejsce mocy. Mogę z niego zaczerpnąć. I tam jest golem. Też ciekawie. No zanim dojdziemy do golema, to ja sobie tutaj spokojnie miejsce mocy dziadne, nie? Zyskałeś 1 punkt umiejętności i moc znaku Irden mi się zwiększył. Dobra, to muszę wyrzucić. To na pewno. I to też buty wyrzucę. Te buty to mi się na pewno nie przydadzą. Ale czekajcie, bo tu mam jakiś nowy pancerz. Chyba nowy. Pewnie, że nowy. To nawet dość dobry. Dobra, nie mamy już przeciążenia, więc możemy sobie w tym momencie zapisać tu grę. Quena wziąć. Nie wiem, po co mi ten Irden w sumie w tym momencie. Jezus, ten golem taki dość... Dość mocny tutaj widzę. No chodź. Oszołomienie. Pyk, 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 pyk. Znaczy ja mu nic nie biję, on mi nic nie bije, więc jest spoko.
Ło, to teraz mi przywalił, powiem wam szczerze. Powiem wam szczerze, że teraz to mi przypierdolił. Dobra. Zobaczymy, co mi się uda zrobić. Chyba już pada. Bardzo dobrze. Okej. Jest tu coś jeszcze, co mogę podnieść sobie tak na sztywno, czy nie bardzo? Tu są jakieś skrzynki. Oczywiście przeciążenie załapałem tym sposobem. Ale jakby nie było, mogę sobie powyrzucać te gówniane rzeczy, które teraz podniosłem. Czyli to i to. I już przeciążenia nie powinno być. Dokładnie. Tylko, że tu coś jest znowu. Wydarte, tak. Disgler. No niestety muszę go podnieść, bo muszę wiedzieć, co to jest. Aha. Tylko, że on kosztuje trochę. Więc lepiej by było wyrzucić te spodnie na przykład. Dobra. To jest to, ale tutaj coś jeszcze jest, więc warto by było to otworzyć i się tędy przejść. Wiecie, ja taki standardzik uprawiam, bym powiedział. Pomniejszy glif. Tu coś jest? Pewnie, że coś jest. Buty tropiciela dostałem z Afrikasa. Buty tropiciela. O, gówno. Nic ciekawego, szczerze wam powiem. Tutaj nie znalazłem niestety. Tylko wyjdziemy sobie stąd. Wyjdziemy sobie stąd i to tak dość szybko bym powiedział. Drży to miejsce mocy. Już z niego zaczerpnąłem przecież. Drugi raz już nie mogę z niego zaczerpnąć, to na pewno. Natomiast gdzie jest Kera w tym momencie, to ja nie wiem. Ale mam nadzieję, że spotkamy się przy wyjściu. Iluzja. Cwaniak. Cwaniak. Oh, wreszcie. Ale chyba było warto, prawda? To znaczy... Ostatecznie dowiedziałeś się czegoś o Ciri. Wybierzesz się na krzywuchowe moczary? A opowiesz mi potem wszystko? Nie wiem, czy będzie okazja. Geralt, mężczyźni dzielą się na tych, którzy potrafią wykorzystać okazję i na tych, którzy potrafią okazję stworzyć. Cwaniara! Zawsze byłam pewna, że należysz do tej drugiej kategorii. Poza tym mam do ciebie prośbę. To jak? Odwiedzisz mnie jeszcze? Pewnie, że cię odwiedzę. Na pewno cię odwiedzę. W takim razie będę czekać. Bywaj, Keira. Cwaniara. Tylko teleporty sobie rzuca, no. Ewidentnie trzeba się z nią... Ej, no. Zbugowało mi się. Pokazuje mi, że ona jest tutaj. O dobra, już nie ma. Sprawy rodzinne. Znajdź Tamary, córkę Barona. Nie wiem, czemu akurat to mi pokazało, skoro jestem taki kawał od tego tak naprawdę. Tu jest miejsce mocy? Nie, to jest pod tym przecież. Za to tu są jakieś upiory. A to ciekawe. Znaczy, że chyba trzeba się tędy przejść. Na 13 level, no to trochę się wdupiłem. Chociaż może jak je te? Nie, raczej nie. Dobra, do widzenia. I to nie jedne upiory, bo tutaj jest ich w cholerę. Z tego co widzę. A jak nie upiory, to tu są jeszcze wilki. Tak na poprawę humoru wam powiem. Że mnie dość leją. Kurwa, będę się tak turlał teraz. Do usranej śmierci. Dopóki sobie nie dadzą ze mną spokoju. No daj tasy spokój. To wargi są, to wargi na pewno sobie ze mną chyba spokoju nie dadzą. Tak myślę przynajmniej. No Jesus, daj tasy spokój. I tak do końca, do usranej śmierci, słuchajcie, do usranej śmierci będę się tak turlał. Dobra, schowane, mapa świata. Gdzie my jesteśmy? Kawał drogi od domu, tak szczerze powiedziawszy. Kawał drogi od domu i kawał rzeczy mi się tu odkryło, z tego co widzę. Pojedziemy sobie w to miejsce.
Weźmiemy płotę naszą. Płota, hello. Dawno się nie widzieliśmy, prawda? Go, let's go. Zapiszmy sobie jeszcze grę. No nie wiem, czy to zrobiłem przed chwilą, czy nie. Tylko wolę to zrobić jeszcze raz, nawet gdyby. Jak zapisaliśmy sobie grę, to biegniemy do tamtego miejsca. Odpocznij. No nie odpoczywaj, tylko biegnij, no co ty, płotka. Nie drażnij mnie, proszę cię. Jesteśmy na jakichś moczarach. Już nie jesteśmy na moczarach, już jesteśmy poza moczarami. To jest moczar, bardzo szybko idzie zmienić kierunek. I w kanibale to jakieś takie słabe. O, dobra. Tam jeszcze jakiś jeden z utopcami walczy. Nie bardzo wiem, po co on z nimi walczy, no ale jak z nimi walczy, to trudno. Życie, jego sprawa. I tak umrze, i tak. Jak nie od mojej ręki, to od ręki utopców. Dokładnie. Ale czegoś nie wziąłem stąd, bo to widać. Coś tu jeszcze gdzieś musi leżeć. Inaczej by mi nie pokazywało. Dokładnie. Jeszcze leży tutaj sporo rzeczy. Bo inaczej by mi nie pokazywało, że dalej coś tu jest. Tutaj z góry jeszcze coś mogę wziąć. O, dokładnie. Jeszcze dwie rzeczy jakieś tu są. I jeszcze to. No. Teraz już powinno mi zniknąć. Zniknąć powinien mi ten znacznik, że tego. Że jest tu jeszcze coś do zebrania, czy nie? Nie, no powinien mi zniknąć, więc nie rozumiem. Naprawdę nie rozumiem, powiem wam szczerze. To trochę dziwne. Ale dobra, wezwijmy sobie naszego konika. Płotka! Ruchy. No ale chodź tu. Ten koń mnie w ogóle nie słucha, powiem wam szczerze. W ogóle, ale to w ogóle mnie nie słucha ten koń. Naprzód. Tu są jakieś... Bagienniki to są. O, to nie, to nie, to nic z tego. Jak to jest 13 level, to do widzenia. Ewidentnie wolę nie ryzykować swojego życia. Dla byle gówna. Dobra, mapa świata wejdźmy sobie. Przelećmy się tutaj może. Zobaczmy, co tu jeszcze można znaleźć. Tu to same trupy chyba. Dziwne rzeczy. A tam na dole jest znowu jakiś obóz. To same kanibale, to się nawet nie opłaca chyba tutaj z nimi walczyć przecież. To nie trzecie levele, to co to jest. Ale tu jest ten. Tu jest w sumie... Jak to się nazywa? Teleport, więc... Warto by było to odblokować. No chodź. No to chodź. O ty śmieciu. Ty suko. Jaki skurwiel. Co mi zajebał, to mi zajebał. Ja cię zaraz od tylca zajdę, to zobaczysz. Będzie mi tu gadał o jakimś zachodzeniu od tylca, no. Do widzenia, panie prezesie. Jakieś floreny są. Na pewno coś w tej chatce jest tutaj, co można podnieść. Bo inaczej by mi chyba nie pokazywało tutaj, że mogę wejść w ogóle. Tutaj jakieś pierdoły. Tu jest jakaś skrzynka. Z ciekawymi rzeczami. Podniosłem chyba... siodło dla konia. Trzymałość 25. Aha. Dobra, to to mogę wyrzucić w takim razie. To jakieś unikatowe te są. Disgler trochę kosztuje, ale... Kurde, no jakby nie było, nie mam co z tym wszystkim zrobić. Dobra, trudno. Przejdźmy się wniosek z tego,
do tego naszego tutaj, jakby to powiedzieć, no, znaczku, o właśnie, szukałem słowa, do naszego znaczku na szybką podróż. Teleportujmy się do jakiejś wsi może, ale nie do Podgai. Do chaty szkutników? Chyba może być do chaty szkutników. Ze względu na to, chodzi mi tylko o to po prostu, żeby wziąć to i żeby posprzedawać niektóre rzeczy, żeby znaleźć kupców. A kupiec stoi tutaj obok, więc dlatego chciałem tak to zrobić. Okej, okay, kupiec. Hej, kupiec. No witaj, witaj. Pokaż. Ja cię witam i o zdrowie pytam. Mam nadzieję, że masz trochę hajsu. No nie za dużo, ale... Aha. To tam mi pokazało, że to jest po 100 ileś, a tutaj jest tak naprawdę po parę. No tak, to trochę gorzej, no ale zawsze to jakiś hajsik będziemy mieli. No trudno. Życie. Chyba wszystko, co mogłem sprzedać, to mu sprzedałem. Trochę miejsca mi się zrobiło mało, bo mało, ale trochę. Ale jednak trochę. Okej, słuchajcie, mamy 32 minutę, także zakończymy. Dzięki wam za oglądanie, no i co? No i zapraszam was do następnych odcinków. Na razie, no i cześć!